Temat tego wykładu jest widoczny. Ktoś, komu go pokazałem, powiedział, że brzmi XIX-wiecznie. Będę starał się pokazać, że niekoniecznie tak musi być. Chcę na wstępie porównać właściwie rozwój, ale w paru zdaniach, dwóch takich istotnych dla ludzi dziedzin i życia, i nauki, i dyscyplin, a mianowicie mechaniki i elektryki. Różnią się one właściwie w tym rozwoju bardzo, choć zawsze nam towarzyszyły w jednakowym prawie stopniu. Jeżeli chodzi o mechanikę, to powiedziałbym, że ona się rozwijała liniowo, że właściwie zjawiska, jakie jej towarzyszyły, a które były dla nas namacalne, były bardzo blisko i były łatwo stosunkowo obserwowalne, przynajmniej w tym makrozakresie. Jak również, jak widać po tym poczecie, wybranym oczywiście wybitnych mechaników astronomii. To też było stosunkowo łatwe do obserwacji, lecz trudne do interpretacji. Także widzimy, że ten rozwój był właśnie taki dość liniowy, począwszy od Archimedesa po współczesnych, po późniejszych klasycznych mechaników. Natomiast uogólnienie nastąpiło z końcem XVIII, początkiem XIX wieku i tutaj wymieniłem tych trzech najważniejszych, moim zdaniem, twórców mechaniki klasycznej w takiej dojrzałej postaci. Jeżeli chodzi o elektrykę, to sytuacja była inna. Zjawiska elektryczne towarzyszyły nam od zawsze, ale były raczej związane z zjawiskami nadprzyrodzonymi, z magią, na przykład wyładowania atmosferyczne, natomiast trudno poddawały się opisowi. Ten opis później, w XIX wieku, następował, powiedziałbym, bardzo incydentalnie, obejmował fragmenty wiedzy, natomiast brakowało temu spójności. Natomiast zaskakująca sprawa, że uogólnienie i zamknięcie teorii elektromagnetyzmu następowało za jednym zamachem i właściwie dotąd nie wymaga żadnych poprawek. I to za sprawą Jamesa Clerka Maxwella w połowie XIX wieku. Także elektryka, która tak trudno się rozwijała i była trudno obserwowalna, jeżeli chodzi o swoje teoretyczne zamknięcie, które dotąd obowiązuje, jest bardzo przydatne, nastąpiło przy wielkiej pracy, ale jednak w jednym kroku. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny, co jest tematem naszego wykładu, to właściwie głównie wpływają zastosowania praktyczne, masowe, z którymi wszyscy ludzie mają do czynienia. Jeżeli chodzi o mechanikę, to jest sprawa przejrzysta. Te pierwsze zastosowania to maszyna parowa, kolej żelazna, samochód. Jeżeli chodzi o elektrykę, to te ważne, istotne, praktyczne zastosowania to efektywne wytwarzanie energii, zastosowanie prądu przemiennego, to jednak był wielki wynalazek, i układy trójfazowe, i zarówno w przesyle, jak i w wytwarzaniu energii elektrycznej. Proszę zwrócić uwagę, że to obowiązuje dotąd. A ponadto konstrukcja silników elektrycznych, w tym silników prądu przemiennego trójfazowych. Tutaj jeszcze wrócę, bo chciałem wspomnieć jakby Michała Doliwo Dobrowolskiego, który wielkie miał w tym zakresie, szczególnie jeżeli chodzi o układy trójfazowe i silniki trójfazowe osiągnięcia, i on to wprowadził, był jednym z tych głównych wprowadzających. Był polskiego pochodzenia, był Rosjaninem z urodzenia, a tak de facto pracował i żył, bo wyemigrował z Rosji carskiej w młodym wieku jako chłopaczek i właściwie pracował w Darmstadt w Niemczech, tam na Politechnice, tam jest jego ulica, jego grób. Natomiast mówiąc o energii elektrycznej i wpływie jej na cywilizację, to chciałem właściwie wymienić jakby dwa typy zastosowań energii elektrycznej. Jedne są zupełnie oczywiste, typu energetycznego, tam gdzie ta energia jest podmiotem, jest potrzebna, jest wykorzystywana i przetwarzana,
a mianowicie silniki elektryczne, wykonywanie pracy mechanicznej. Tu na marginesie warto wspomnieć, że silniki indukcyjne trójfazowe odpowiadają mniej więcej za konsumpcję 70% wytwarzanej energii, a wszystkie silniki elektryczne mniej więcej za 80% wytwarzanej energii. Później elektrotermia, później chłodnictwo i klimatyzacja. Natomiast warto zwrócić uwagę na zastosowania typu nieenergetycznego. Tutaj właściwie energia elektryczna być musi, ale jest niepotrzebna. A raczej jest odpadem i trudnością pewną w funkcjonowaniu urządzeń. To jest oświetlenie. Oświetlenie ostatnio zrobiło straszne postępy w porównaniu z oświetleniem żarowym, z jakim mieliśmy do niedawna do czynienia. Dalej sterowanie. Większość sterowania są różne i tych mediów sterowania jest też wiele, ale jednak sterowania typu elektrycznego dominują. I informatyka. Informatyka bazowała i nadal mimo wielu prób bazuje na technologii elektrycznej, a dokładniej elektronicznej. Dlaczego energia elektryczna jest tak istotna w tych wszechobecnych, powiedziałbym, zastosowaniach nieenergetycznych? Co jest powodem sukcesu takich rozwiązań elektrycznych, które właściwie dominują w świecie? Odpowiedź jest stosunkowo bardzo prosta i wynika z równowagi Maxwella, o których dzisiaj wspominałem. A mianowicie szybkość przenoszenia się sygnału, łatwość przenoszenia się tego sygnału, łatwość kształtowania toru, w jakim on się przenosi, albo się go kształtuje przewodowo, albo otwarta jest cała przestrzeń dla niego, jak w przypadku fali elektromagnetycznej, a przede wszystkim częstotliwość, z jaką można ten sygnał kształtować. Tutaj cytuję wzór Shannona, słynny wzór, który właściwie rozpoczął jakby informatykę teoretyczną z roku 1948, który mówi, że przepustowość kanału informatycznego jest wprost proporcjonalna do częstotliwości W, tak jest ona tu nazwana. Oczywiście ta przepustowość kanału zależy również od stosunku sygnału do szumów, ale bezpośrednio zależy od częstotliwości. I tutaj na marginesie, robiąc ten wykład właściwie takim wykładem trochę popularnym, powiedziałbym, że w obecnych procesorach, z którymi mamy do czynienia, to jest 9., 10. generacja, częstotliwość taktowania, częstotliwość przełączania jest rzędu 5 GHz, a nawet ponadto. Dla porównania, dla tych, którzy nie mają pełnego rozeznania, warto wspomnieć, że kuchenka mikrofalowa stosuje częstotliwość o połowę niższą. Na ogół typowo 2,4 GHz. Oczywiście przy innym natężeniu pola. Ta częstotliwość rzędu 5 GHz odpowiada mniej więcej długości fali elektromagnetycznej 5-6 cm i właściwie to powoduje trudności konstrukcyjne i stąd różne wysiłki do budowy procesorów na innej zasadzie. Prawdopodobnie tego się doczekamy, ale na razie dominuje technologia elektryczna, elektroniczna. Dlaczego mówię o nieenergetycznych zastosowaniach energii elektrycznej? Nie da się tych zastosowań nieelektrycznych zrobić bez energii. Bezpośrednio to wynika z wzoru Poyntinga, który mówi, że gdziekolwiek występuje pole elektromagnetyczne, musi być przenoszona energia. Inaczej się nie da. Także mimo że energia w zasadzie jest tutaj przeszkodą, śmieciem, odpadem, musi być, bo inaczej całej tej technologii nie da się zastosować. Ten wzór Poyntinga pokazuje na gęstość powierzchniową przenoszenia mocy. Więc jak jest pole magnetyczne, musi być przenoszona energia. Tutaj chciałem zacytować pewien paradoks, który z tego wynika. A mianowicie, nazwałbym go paradoksem komputerowym. Wykorzystujemy i potrzebujemy sygnału wysokiej częstotliwości. Przy najlepszych naszych wysiłkach, mimo wszystko, musi być do tego potrzebna energia, bardzo niska, ale to się grzeje. W związku z tym procesory i komputery potrzebują chłodzenia. Te najprostsze sygnały chłodzenia to specjalne pasty przewodzące,
później różnego rodzaju wiatraczki i wentylatory, a właściwie we współczesnych, ale nawet domowych i nawet popularnych komputerach stosuje się chłodzenie wodne. Tutaj widać takiego chłodzenie wodne zwykłego komputera należącego do, w cudzysłowie, klasy komputerów gamingowych. Bo kolejnym paradoksem jest to, że obecnie najdroższe i najlepsze komputery, powiedziałbym amatorskie, domowe, służą grom. Właściwie młodych naukowców na nie nie stać, bo kosztują rzędu 10 do 20 tysięcy złotych, ale ci, co lubią grać i co grają na serio, kupują takie komputery chłodzone wodą. To są popularne zastosowania. Jest to też pewien paradoks cywilizacyjny i znak czasu. Parę jeszcze zdań na temat wytwarzania energii elektrycznej, bo to jest temat gorący w obecnych czasach. Podzieliłem tutaj te źródła pierwotne energii elektrycznej, z której ona powstaje, na dwie grupy: niecieplne i cieplne. Jeżeli chodzi o źródła cieplne, to jest sprawa oczywista. Węgiel, gaz, ropa naftowa, biomasa. Źródła niecieplne, bez emisji dwutlenku węgla, to paliwa jądrowe i wody geotermalne. Wszystkie generują odpady, ale w tej chwili najbardziej, jak wydaje się, takim krzywdzącym dla środowiska i krzywdzącym dla ziemi jest dwutlenek węgla. Teraz źródła niecieplne. One są Państwu znane. To są hydroelektrownie, to są wiatrowe elektrownie i to są elektrownie przetwarzające energię słoneczną, energię widzialnego widma, promieniowania słonecznego, czyli fotowoltaiczne. Warto jednak wspomnieć, że większość energii tych, które nazwałem niecieplnymi, jednak pochodzi pierwotnie od Słońca. A mianowicie, to jest jasne w przypadku fotowoltaiki. Jest to również, tak samo jest z wiatrem, to jest też właściwie rezultat ruchów powietrza i rezultat energii słonecznej, a także hydro. Właściwie całe przenoszenie wody na wysokie poziomy, która później jest używana do napędzania hydroelektrowni, również konsumuje działalność słoneczną, czyli energię słońca. Wyjątkiem tutaj jest właściwie są energie, elektrownie pływowe, które wykorzystają pływy mas wody, przede wszystkim morskich, w wąskich miejscach, gdzie oddziaływanie grawitacyjne Księżyca odgrywa tą podstawową rolę. Szanowni Państwo, jeszcze jeden podział Państwu podam, a mianowicie ten, który jest dla nas taki istotny w obecnych czasach, a mianowicie podział źródeł pierwotnych energii, z których wytwarzana energia elektryczna, na źródła nieodnawialne i odnawialne. Nieodnawialne to wszystkie pochodzące od paliw kopalnych, a odnawialne to te wszystkie, które wymieniamy jako niecieplne oraz do nich zaliczamy jeszcze biomasę i biogaz. No, teraz pod koniec tego wykładu, ale jeszcze nie całkiem, postawię pytanie ważne, ale nieco naiwne, bo właściwie nie powinno się na nie odpowiadać, jeżeli nie sprecyzuje się kryteriów. A mianowicie, które źródła pierwotne są najlepsze, biorąc pod uwagę różne rzeczy, różne współczesne wymagania, ekonomiczne, środowiskowe, inne, jest ich bardzo wiele. Jeżeli chodzi o nieodnawialne, to niewątpliwie gaz ziemny. Gaz ziemny ma najlepsze wskaźniki eksploatacyjne z paliw kopalnych, ma dobrze wdrożone zasady i przesyłu, i przechowywania przez długie okresy, również w stanie ciekłym, jak wiemy, a poza tym bardzo elektrownie cieplne na gazie są bardzo dobrze sterowalne. Łatwo się je załącza i łatwo wyłącza, nie potrzeba do tego długiego czasu. Jeżeli chodzi o energie odnawialne, to niewątpliwie hydro, czyli hydroelektrownie. Niewątpliwie. One są przyjazne środowisku, technologie są dobrze opanowane, sprawność wysoka i również uruchamia się je i wyłącza bardzo szybko.
Problemem są olbrzymie koszty inwestycyjne i to, że nie wszędzie można to zrobić. A co z energią wiatrową i fotowoltaiczną, które są obecnie, jak to mówimy, na topie i są tak istotne i już właściwie w wielu krajach odgrywają istotną rolę w miksie energetycznym? Otóż na pewno stanowią przyszłość, przynajmniej tak nam się w tej chwili wydaje. Natomiast problemami jest słaba przewidywalność wytwarzania i ograniczona sterowalność. Stąd właściwie niezbędne jest rozwijanie komplementarności, czyli uzupełniania się tych źródeł i rozwój zasobników energii elektrycznej. Tutaj na marginesie chciałem jakby zareklamować, polecić, bo bardzo mi się podobał wykład, my mamy serię wykładów otwartych Politechniki Opolskiej z 1 września pana profesora Ryszarda Kopki, zasobniki energii elektrycznej i tak dalej. To jest dłuższy temat. Warto do niego wrócić, warto go przeczytać. Dotyczy to, czy wysłuchać właściwie. On jest godzinny, więc znacznie pełniejszy niż to, co mówię. Dotyczy sterowania również, ale przede wszystkim o współczesnej energetyce mówi sporo. Teraz na koniec, już blisko końca, udział źródeł tych pierwotnych. Mówiąc o wytwarzaniu, mówiąc o źródłach, cały czas mówię o energii wytworzonej, a nie o mocach zainstalowanych. One mogą być inne. Mówimy to, co zostało rzeczywiście, z czego zostały wytworzone energia elektryczna używana w gospodarce, w gospodarstwach domowych. Jeżeli chodzi o świat, dominuje węgiel, ale mniej więcej ledwo przekracza 1/3. Później gaz, mniej więcej 1/4. Hydro, paliwa jądrowe i tak zwane nowe źródła odnawialne, nowe to znaczy fotowoltaika i wiatr, są mniej więcej podobnie, mają po kilkanaście procent. Najmniej olej napędowy, czy olej spalany. Także widać, że w świecie mniej więcej jest taka sytuacja. Natomiast w Polsce te dane są stosunkowo dobre i stosunkowo dostępne, one są stosunkowo nowe. Dominuje węgiel i to bardzo wyraźnie, 78%, a 2/3 z tego to węgiel kamienny, gaz niecałe 9%, a źródła odnawialne z początkiem tego roku mniej więcej 12%, nieco ponad 12%. Także w tym zakresie mamy wiele do zrobienia. I właściwie mógłbym tu sporo mówić o perspektywach węgla, o całej tej sytuacji od strony społecznej, politycznej również, i od strony, ale od strony społecznej wygląda tak. Presja na świecie na rezygnację z węgla jest tak duża, że politycy bez względu na to, co by chcieli, muszą tu ustąpić. To znaczy, to jest tak widoczne. Ja to tak obserwowałem przez wiele lat, w szczególności w krajach Europy Południowej i w krajach dotkniętych różnymi problemami związanymi ze zmianami klimatu, że nawet gdyby ktoś chciał i nawet gdyby nie było to prawdą, a zapewne jest, rezygnacja z węgla jest niezbędna. Przez to, co powiedziałem, wydaje mi się, że teza o takim istotnym znaczeniu cywilizacyjnym energii elektrycznej jest udowodniona. Ale obawiam się, że cały ten mój wykład i wywód brzmi nieco triumfalistycznie. Elektryka ponad wszystko, energia elektryczna ponad wszystko, nauka nad wszystkim panuje. Byłoby to dalece idącą nieprawdą. I my sobie z tego już teraz coraz bardziej zdajemy sprawę. Bo przede wszystkim wszystkie dziedziny są ważne, a ponadto to, z czego jesteśmy dumni, nasze osiągnięcia naukowe i ich wdrożenia nie panują jednak nad rzeczywistością. Wystarczy sobie powiedzieć, że mniej więcej co 100 tysięcy lat grozi nam katastrofa o wymiarze kosmicznym. Różnego tego rozmiaru, ale jednak wielka katastrofa. Mniej więcej co 10 tysięcy lat grozi nam eksplozja wulkaniczna o zasięgu groźnym dla cywilizacji. W tej chwili jakby z tych regularnych wielkich wulkanów spodziewamy się wybuchu Yellowstone, który powinien lada parę tysięcy lat wybuchnąć. A ponadto
czego doświadczamy tutaj i na tej sali, co 10 lat mniej więcej grozi nam jakaś światowa zaraza, która tym razem nas bardzo dotknęła i właściwie która uczy nas pokory. I nie wspominam tutaj o tym, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy o wyczerpywaniu się zasobów ziemskich i o tym, że niszczymy przyrodę. Więc patrząc na ten wykład i patrząc na ogromny dorobek technologii, w tym technologii energetycznych, w tym technologii elektrycznych, trzeba to mieć na względzie. Czas na wnioski. Musimy krytycznie i z dystansem oceniać rzeczywistość i nasze działania. Musimy działać w kontekście interdyscyplinarnym. A przynajmniej, bo my jednak robimy w swoich dziedzinach, wszyscy pracujemy, słuchać i studiować również inne dyscypliny i słuchać innych. Powinniśmy rozwijać współpracę, a przede wszystkim dbać o równowagę między konkurowaniem a pracą zespołową. Jedno i drugie jest potrzebne. Nie ma postępu bez konkurencji, natomiast bez współpracy zapędzamy się, że tak powiem, w ślepy róg. I nasze szczegółowe działania badawcze, a one z konieczności, czy w zespole, czy indywidualnie, są szczegółowe, bo pracujemy nad szczegółami, trzeba umieć umieszczać w szerszym kontekście. Bez tego właściwie nie ma postępu. I bez tego, jeżeli nawet postęp jest, to on jest dziurawy i niesie w sobie zbyt wiele niebezpieczeństw. A ponieważ to wszystko jest bardzo łatwo powiedzieć, natomiast znacznie trudniej zrobić, dlaczego? Dlatego, że czasem trzeba zrezygnować ze swojej indywidualnej pozycji i czasem ograniczyć swoje ego, umieściłem ten ostatni wniosek. Raczej praktyka niż gadanie. No ale wykład polega na gadaniu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.